Wziąłem się ma dzisiaj arenka, arena Breakout Infinite i dzisiaj sobie chyba doszedłem do wniosku, że chyba będę grał tylko farmę, bo ta mapa Wally giga źle działa, więc chyba po prostu będę sobie farmę latał na tych różnych modach, te questy to już sobie skipnę. Pójdziemy sobie z Kawikiem na farmę, zobaczymy czy uda się coś fajnego wynieść. Dobra, jestem w gierce, co ja mam? Kurde, to ammo to pewnie jakieś gówniane, nie? 4-5 HS. Jestem obok willi. Ekstrakty mam pewnie giga daleko, nie? A nie, nie tak daleko. Dobra, idziemy na motel zobaczyć. Może tam będzie coś ciekawego do lutowania. Mykniemy sobie tutaj, na lewo najpierw. Dobra, tu na pewno przelutowane było. Idziemy do środka. Tutaj nie ma skap karmy, także walimy każdego. Dwójeczka, jedneczka. Sobie wezmę. Pyk, pyk. Picie, pańki, painkiller. Jest 12k i jakiś shit. Słuchawek nie miał. Tu obstawiam, że raczej też będzie przelutowane. O, chociaż tu nie jest przelutowane. Zobaczmy, zobaczmy. Save, save. Okej. Okay. Czy ktoś motel 201 otworzył? 201 czy 207? Chyba 201 to jest. 20k. No nie jest takie super dużo, ale... Ta, otworzyli. Zostawili coś fajnego dla Skawiksa? No nie. Niestety nie. Może jakieś meda zostawili, bo ludzie czasami nie biorą medów. Mają ich za dużo. Ale nie tym razem. Czyli mamy 20k. Dyszka? Ta broń? Co ty gadasz? Shotgun, nie? Tam backshot. Idziemy jeszcze na dół. Dziwne, że tu w ogóle fajtów żadnych nie było. Prawdopodobnie nie było, bo nie ma żadnych ciał. To jest troszkę dziwne. Idziemy sobie na dół. Tu raczej chyba już nikt nie będzie kampił. Nie no, dobra. Nic tu nie znajdę już ciekawego. Właśnie problem jest taki, że dużo lepiej się biega z kawem na Wally na przykład. Bo tam możemy iść na small faktorkę. Na small faktorce jest tam dużo miejscówek do lutowania. Ja nieraz tam z samej small faktorki potrafiłem wynieść ponad 100-200k z kawem. Oczywiście trzeba mieć parta do tego, ale da się, bo ta small faktorka jest giga duża, tam jeszcze są podziemia, tam są kompiki do lutowania, no jest kilka rzeczy, nie? A tutaj na farmie, no to co, jak motel jest zlutowany, to kurde nie ma za bardzo. Za bardzo czego, no stable też jest często zlutowany. Na Trade Center ewentualnie jeszcze można podskoczyć. Zobaczmy tutaj. Tutaj rzadko chodzę, nie wiem czy coś jest do lutowania. Ammo jakieś shitowe.
Rzucimy od razu. Tu jest ta skrzynka. Dobra, nie lutuję jej, bo ktoś tam chodzi na willi. Może wyjdzie. Ktoś tam na willi chodził. Na willi, na motelu. Chyba, że po prostu pobiegnę sobie na ten. Tutaj polutuję coś po drodze. Boty, oni nic nie mają. Czasami skawik może mieć coś ciekawego, ale to jest raczej rzadkość. W tych torbach też fajne rzeczy mogą się zwespić. Wydaje mi się, że ludzie często je omijają. No, tym razem soczek tylko. Idę jeszcze tu zerknę. Tam jest skaw. Okej. Okay. Dobra, no nic tu nie ma. Tu jeszcze te domki zobaczę po drodze. Skawik. O, tu chyba nawet nikogo nie było. A tu są... O, tu jest torebka. Chyba w jakimś z tym domków jeszcze były kurteczki. Gdzie kraj, tam to jest do questa. Nie, tu już nic więcej nie ma. Aha, bo kurtki były tam. Tutaj były kurtki. I one są zamknięte za kluczykiem, nie? Ta. Graveyard key, ale tu jest jeszcze jedna kurteczka. Jeszcze chyba biegł. Ale to był chyba ten bot? Chyba tak. Dobra, to jeszcze na Trade Center pójdę i do wyjścia. Dobra, bijamy tutaj, zobaczymy czy lutowane. Ale ja bym obstawiał, że tak. Tu jest często bardzo lutowane. Zobaczmy kompika. Uwaga. Tu idzie. To był chyba zwykły skap, to nie był skap gracz. A może był skap gracz? To był zwykły skaw. Tu idzie. Kurde, ale tu skaw się narespiła. Nie wiem, no może będą miały coś ciekawego. Chociaż osobiście wątpię. Idzie kolejny. Kurde, ile ich tutaj. Dobra, zobaczmy co mają ciekawego. Mieniesz pół. Mogę sobie powymieniać magazynki, bo to ta sama broń. Dysk. Jedenka.
A ta broń jest ile warta? 900. Jest. Pistolecik wezmę. A te magazynki do pistoletów. Nie, ale tych skawów to tak średnio opłaca się lutować. Mam być szczery. A wydaje mi się, że ten pierwszy to był skaw gracz. Ten tutaj. Zobaczymy, czy coś zlutował. Medzika miał. Energola. A, to chyba był scav gracz. Dobra, tu kompika zrobiłem. Czyli jak to był scav gracz, to chyba polutowane wszystko będzie. Gdzie tu jest coś kompik? Ta, zlutowany. Tu widać, nie? Można zamknąć. Lutowane, lutowane. Szafeczki też. Zamknięte. Dobra, no to tu już chyba nic więcej nie będzie. Tak mi się wydaje. Myślę, że można iść do ekstraktu i... Za wiele na tym skawiku nie wyniosłem. Nie poszczęściło się niestety tym razem. Ale zawsze coś, nie? Zawsze darmowy hajsik. Lepiej coś wynieść, niż nic nie wynieść. Czy ja tu przejdę jakoś? Przejdę. Tam jest ekstrakcik. Aha, tu jest ściana, ja pierdolę. Dobra, idziemy do ekstraktu. Pytanie, czy kamperów żadnych nie będzie? Mam nadzieję, że nie. Kawałek drewna znalazłem. Pierwszy raz to widzę 4K. No i pa, biorę. To 1K, to 600. Jeszcze w skrzynie znalazłem 5K przy wyjściu. No jest, i wychodzimy. Gitarka, zobaczymy zaraz ile zarobione na skawiko. 3, 2, 1, pyk. I mamy 54K. Bez szału. Ale jest okej. Okay.